Bohaterem tego odcinka będzie nowość od Alpha Network, AW-036 AXML, a otrzymujemy go w oryginalnym opakowaniu od Alpha Network. W środku znajduje się ulotka karty, dwie okrutnie wielkie trójzakresowe anteny, karta AXML na chipsecie MediaTek, kabel USB typu C z przelotką oraz dodatkami w postaci uchwytu. W moim odczuciu karta jest wykonana naprawdę z całkiem przyjemnego tworzywa sztucznego. Jako ciekawostka chciałbym tutaj dodać, że jest to jedna z niewielu kart, z jakimi miałem okazję się spotkać, która wspiera pracę na częstotliwości 6 GHz oraz posiada wbudowany moduł Bluetooth. A w połączeniu z wielkimi antenami daje naprawdę duże pole do popisu. W moim odczuciu karta ta jest naprawdę fajna i bezproblemowa i przede wszystkim świetnie działa, gdy Kali jest zainstalowany na VMware. Przy VirtualBoxie mogą wystąpić trudności z uruchomieniem, ale to nie jest wina karty czy samych sterowników, a interfejsu z VirtualBoxa. Aby nasza karta współpracowała poprawnie z Kali, musimy oczywiście zaopatrzyć się w sterowniki, a sterowniki śmiało możemy pobrać ze strony Alfy. Link także będzie podany w opisie tego filmu. Przejdźmy do zakładki Linux i pobierzmy ten plik. Świetnie, pobrał się, przejdźmy do ścieżki z tym plikiem. OK. I teraz musimy rozpakować tą paczkę, bo wewnątrz niej znajdują się dwa pliki odpowiedzialne za sterowniki oraz instrukcja krok po kroku. Kliknijmy prawym, extract here. Świetnie. Otwórzmy. Widzimy, że są trzy pliki. Otwórzmy sobie tutorial. No i pięknie, po krótkim przeczytaniu pliku wiemy, że musimy sprawdzić, czy mamy katalog na nasze sterowniki, który znajduje się w tej ścieżce. Także to zweryfikujmy. Wpiszmy polecenie cd /lib/firmware i MediaTek. OK, świetnie, widzimy, że jest ta ścieżka. Także nie musimy tworzyć na nowo tego folderu. Aczkolwiek jeżeli nie będziesz w Twoim przypadku miał tej ścieżki, musisz ją stworzyć. Dobrze, skoro mamy tą ścieżkę, no to teraz przekopiujmy oba pliki do tej lokalizacji, które mamy pobrane. Powróćmy tutaj, otwórzmy to okno w terminalu, no i oczywiście przekopiujmy te pliki. Wdajmy polecenie ls i lećmy po kolei. Sudo cp bt, uzupełnimy tabulatorem i teraz gdzie chcemy je wkleić, czyli dajemy /lib/firmware i /mediatek. Otwieramy hasłem i analogicznie musimy zrobić z drugim plikiem. Cofamy, dajemy w tabulator, no i pięknie, oba pliki są przerzucone. Teraz wystarczy wykonać reboot systemu. Teraz, gdy Kali uruchomił się ponownie, możemy podłączyć naszą Alfę do portu USB, najlepiej 3.0. Nim to uczynimy, zalogujmy się do Kaliego i możemy zabrać się za podłączenie karty. Tak jak wspomniałem, najlepiej do portu USB 3.0. No, zaraz po podłączeniu pojawił nam się komunikat, kto ma mieć możliwość korzystania z tej karty. Zaznaczamy, że ma mieć tą możliwość Kali i potwierdzamy przyciskiem OK. Teraz wydajmy polecenie ls-usb w terminalu, aby sprawdzić, czy Kali widzi kartę. Piszemy ls-usb. Jak widzimy, karta jest dostępna pod nazwą MediaTek, czyli wszystko się zgadza. No i teraz oczywiście przyszedł czas na uruchomienie karty, a zrobimy to przy pomocy polecenia sudo ifconfig wlan0app. Potwierdzamy hasłem. A czy nasza karta jest widoczna? Sprawdzimy przy pomocy polecenia ifconfig i jeśli pojawi nam się interfejs wlan0, to będzie oznaczało, że karta jest gotowa do użycia. No i witamy nową kartę na pokładzie naszego Kaliego. AXML jest jedną z najnowszych kart od Alfy, która już umożliwia pracę na częstotliwości 6 GHz.
i na tą chwilę 6 GHz jest wyłączone w ustawieniach karty, co możemy sprawdzić przy pomocy polecenia iwlist. Przeskrolujmy. Mamy zakładkę Frequencies i widzimy, że wszędzie, tak jak wspomniałem, mamy w nawiasie informacje wyłączone. Na chwilę obecną 6 GHz jest dostępne dla USA, ale w ramach tutorialu pokażę Ci, co należy zrobić, aby karta działała na częstotliwości 6 GHz. Wyczyśćmy terminal. Wystarczy, że wpiszemy polecenie sudo iwreg set us. To polecenie odblokowuje możliwość pracy na tej częstotliwości. Potwierdźmy hasłem i teraz sprawdźmy przy pomocy polecenia iwlist, czy zaszły jakieś zmiany. I widzimy, że teraz ta częstotliwość jest dla nas dostępna. Nasz dzisiejszy bohater wspiera pracę w trybie monitora, w którym odnajduje się naprawdę całkiem dobrze. Kartę możemy przestawić w tryb monitor przy pomocy polecenia sudo Ironmon Engine start WLAN 0. Dajmy Enter, potwierdźmy hasłem, poczekajmy. Aby sprawdzić, czy karta przestawia się w tryb monitor poprawnie, wystarczy wydać polecenie iwconfig. I jak możemy zaobserwować, pojawił nam się nowy interfejs o nazwie WLAN 0 MON i przy opcji Mode mamy napis Monitor, więc pomyślnie udało nam się przestawić kartę w ten tryb. No i będąc przy temacie pracy w trybie monitor, możemy sprawdzić, jak poradzi sobie ta karta z wykrywaniem urządzeń oraz punktów dostępów. Jak już dobrze wiemy, możemy to sprawdzić przy pomocy polecenia sudo AeroDump Engine WLAN 0 MON. Damy na cały ekran i dajmy teraz Enter. No nieźle leci. Całkiem sprawnie. No jak widzimy, dosyć szybko karta zapełniła tutaj wynikami mój ekran w Kalim, więc jest całkiem sympatycznie, zwłaszcza, że okno tutaj w moim pokoju mam praktycznie całkowicie zasłonięte metalową roletą. Więc jak dla mnie jest tutaj naprawdę bardzo dobrze i według mojej opinii karta zdała ten test celująco. Nie byłbym sobą, gdybym nie chciał przetestować tej karty na mojej sieci Wi-Fi. Dla przykładu wykorzystamy tutaj narzędzie Wi-Fi T, które nie będzie korzystało z dedykowanego słownika haseł, a w tym przypadku skorzysta z mojego. Wi-Fi T oczywiście oferuje taką możliwość, więc jakby nie patrzeć, grzechem byłoby nie skorzystać, no a naprawdę wystarczy użyć tylko i wyłącznie jednego dodatkowego przełącznika. Zatem przetestujmy, czy AXML jest bez trudu w stanie wyrzucić mój telefon z mojej sieci oraz przechwycić handshake'a, a resztę za nas zrobi narzędzie. Wydajmy zatem polecenie sudo wi-fi t minus minus dict. I teraz ścieżka do tego pliku. W moim przypadku jest to home, kali, desktop, top polskie hasła.txt. Dajmy Enter, potwierdźmy hasłem i poczekajmy, aż wykryje naszą sieć. Świetnie, moja sieć jest to Przemek Mistrz, jest ona na pozycji czwartej, także wciskam czwóreczkę i dajemy Enter. W tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poczekać, aż narzędzie zrobi za nas całą resztę, czyli wyrzuci nasz telefon, w zasadzie mój telefon z mojej sieci, przechwyci handshake'a i zrobi resztę sam. Możemy przyspieszyć oczywiście ten atak. Widzimy, że został wyszukany klient, czyli mój telefon, i zaraz zacznie wysyłać specjalne ramki. Ok, widzimy, udało się przechwycić handshake'a, także super. Teraz narzędzie próbuje sobie rozszyfrować to hasło. Także dajmy mu dosłownie jeszcze chwilkę. No i pięknie, jak widzimy, bez trudu udało się oczywiście mnie wyrzucić, przechwycić handshake'a,
No i w rezultacie złamać hasło, które no powinienem właśnie teraz zmienić. Jeżeli chciałbyś się nauczyć znacznie więcej, to ja serdecznie zapraszam Cię na moje kursy online o tematyce etycznego hackingu od totalnych podstaw na www.ehacker.pl. No i przede wszystkim, jeżeli chcielibyście się stać szczęśliwym posiadaczem takiej fajnej karty, jaką jest AXML, to można ją zdobyć u jedynego polskiego oficjalnego dystrybutora Alpha Network, czyli sklepu Sapsan. A z kodem rabatowym SZMAJ oczywiście możecie kupić ją taniej, więc warto skorzystać. Jest mi bardzo miło, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Karta AXML sprawia wrażenie naprawdę super karty i w rzeczywistości też taka jest. Bez trudu przechwytuje czy wciska specjalne ramki do access pointów, czy jak widzieliśmy przechwytuje handshake'i. A wierzcie mi na słowo, to tylko ułamek jej możliwości. Myślę, że jeszcze nie raz tego bohatera zobaczymy na tym kanale, a w tym materiale będzie to już na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.